Dobra, wchodzimy. Niechcąco zrobiłem tak i to nawet nie było umyślnie. Super to było. Na pewno tam wrócę. Pcham do przodu. Pcham do przodu? Pcham do przodu. Fa? Pcham? Pcham do przodu. Pcham do przodu. Yeah. Yeah. Uwaga. Przyczepka off-road. Przyczepka off-road, super. Hej. Cześć. Hej, Sebastian. Sebastian i... Przyciapki. Przyciapka, proszę bardzo. No piękna ta twoja przyciapka. Zaraz będziemy oglądać w środku. Pewnie. Przygotowana do inspekcji? Tak, wyczyszczona. Wyczyszczona. Na kempingu jeszcze. Dobra, to idziemy oglądać. Dobra, wchodzimy. Bardzo. Pięknie. A ja mam wchodzić pierwsza? No proszę. Wow. Fajnie. To jest nasza przyciapka. Z Linką podróżujemy. Uh-huh. No trochę jest miejsca, nie? Bo w kamperach to nie ma miejsca. Tak. To jest trochę dużo miejsca. Jest. Wszystko jest lodóweczka. Aha. Można sobie tutaj też rzucić na gaz, na prąd. Piekarnik nawet masz. Właśnie, ten jest fajny, bo nawet sobie o. Uh-huh. Wrzucę sobie jakieś mrożonki czy coś, jakieś ostatecznie. Mogę sobie coś upiec. No. Lepiej. Piec do pizzy. Piecyk masz tutaj. No. No, to faktycznie fajnie. No, kuchenka. Normalnie. Na cztery palniki. Czteropalnikowa normalnie kuchenka, nie? Aha. Oczywiście zlewik. Aha. Co tu jeszcze? Stolik. No, no. Stolik to też składam sobie. O, to ja szybko pokażę ci. Goście tam z tyłu wsadzę, ale na razie tak. Aha. 5 sekund i mamy łóżko. No to faktycznie szybko. No właśnie, bo ludzie czasem narzekają, nie, że jak do rozkładania, a to jest faktycznie bardzo już, szybko. Jest łóżko na pół przyczepy, nie? No. Ma swoje plusy i minusy, bo nie mam gdzie usiąść. Aha, jak wtedy, Linka śpi, jak jest rozłożone. To nie mam no, gdzie no. usiąść, nie, bo nie ma drugiego stołu. Mhm. Kosztem łazienki. Aha. To jest łazienka bardzo. Zaraz ci pokażę. Dobra, zaraz zobaczymy. Oj, uwaga. I tutaj jeszcze są różne szafeczki. A ogrzewanie? Tak, ogrzewanie. Mhm. Właśnie, no to już pokazuję, co tu zrobiłem dodatkowo. Zbiornik na, na wodę czystą 70 litrów. Mhm. Tam jest webasto. Mhm. Ogrzewanie. Aha. I niechcąco zrobiłem tak, i to nawet nie było umyślnie, że jak chodzi całą noc webasto, rura do webasto tutaj idzie. Aha. Rano mam ciepłą wodę, mogę się wykąpać. A, no faktycznie. No. Super. Tego nawet nie zamierzyłem, a tak jest. Czyli ten piecyk, który tutaj jest, to już go nie używasz, używam, tak? Używam też. A też używasz? Też używam. Latem raczej piecyk, bo webasto trochę szumi, hałasuje, mm-hmm, nie? Mm-hmm. A piecyk jest cichy. Rozumiem. Bez ten, ale za to zimą gaz potrafi zejść w 3 dni, jak przy minus 20 jeździliśmy. A, rozumiem. To gaz w ciągu 3 dni schodzi. Mm-hmm. I też trzeba kupować czysty propan, a nie propan butan, a nie zawsze jest. Mm-hmm. A tu masz łazienkę, się domyślam, tak? Tak, tu jest łazieneczka. O, pełnowymiarowa, o, pospadało wszystko. No, nie szkodzi. Tutaj na terenie jest. Ale mamy wszystko. Jest pełnowymiarowy prysznic, który na czas jazdy zamieniam w szafy. Aha, spoko. Żeby zyskać, nie? Po prostu ale tu drążek. Masz też szafę, nie? Tak, to jest tu jest szafa. Też szafa. Aha. I tu jest no też to szafa, faktycznie, nie? No, miejsca jest bardzo dużo. Przestrzeni w środku i tutaj nawet właśnie jest tak, że tu jest ta przestrzeń, tak, bo jak wana... Tak, sobie biega, nie? No właśnie. Tu jeszcze zrobię, jak na kempingu jestem, to kurtynę powieszą, to też fajnie się spisuje. Bo ciepło dmucha, nawet jak są otwarte drzwi, to nie wydmuchuje stąd ciepła. Komary i tak dalej nie wlatują, więc to jest też fajna sprawa. Co tu jeszcze? Panel solarny, który ładuje akumulator, nie? Tutaj jest kontroler, taki zwykły chiński, ale spełnia swoją rolę. Na dachu jest panel. No fajnie, super. I co, no wszystko jest. Wszystko, no. Ale faktycznie przestrzeń jest bardzo duża, no. Bo nawet właśnie tutaj widzisz, o jak teraz stoisz, tak. Ja pokażę, ile tutaj mogą spokojnie. Tu sobie biega tak, normalnie, nie? Bo często w vanach mamy tak, że tu jest tylko takie wąskie przejście. W kamperach też, a tu nawet zobacz, jaka łazienka jest, nie? Tak, jest duża, duża łazienka. Masz drugi zlew, masz tu pełen prysznic. Bo jest i w tą stronę, i w tą stronę jest prysznic, Prysznic, nie? Tylko na czas jazdy robię no szafę. To ja rozumiem.
ale ten. Czasami jeszcze z kotem i królikiem jeździmy. No. Więc mają tutaj kubetę wtedy i tak dalej, nie? To ma swoje plusy, faktycznie. Widzicie no, też, że. Wszystko, nie? Każde rozwiązanie. Jedną rzecz, którą zrobiłem, to od spodu, jakbyś chciała zerknąć. No, gdzie? Tu? Od spodu jest opiankowane pianką pór. Oj, nie wiem, czy to się nam uda pokazać, ale opiankowane. Cała podłoga jest w piance pór. A po co ta pianka? Jest to, bo jak jeździmy przy minus 20 jeździliśmy często, to po prostu jak mała siedziała nawet na podłodze, to ciągnęło to zimno. Było nagrzane, spokojnie to ogrzewanie daje radę, ale podłoga zimna. Mhm. A teraz jak jest pianka, to nawet jak jesteśmy, jak jest zima, po prostu ciepła podłoga jest, nie? Aha, ona rozumiem. Się tak jak pomieszczenie nagrzewa i nie ma ten różnicy temperatury. Więc się nie przemarznie. O, jeszcze zewnętrzne LEDy. Jeszcze coś mamy pokazać? Zewnętrzne LEDy jeszcze, ale to było. Aha, no, 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 światełka tam są u góry, ale to teraz nie zobaczymy. Przed przyczepą to dobra. Jasno przynajmniej jest, nie? A powiedz mi, bo mówisz mała, nie wiem na ile chcesz rozmawiać, ale czy możemy powiedzieć, z kim podróżujesz? Z Lilą, z moją córeczką. A ile ona ma teraz lat? 4. Dobrze. Cztery i już podróżujemy sami. A, już podróżujemy sami. Tak, na początku mama z nami jeździła, niestety no drogi się rozeszły nam życiowe i ja teraz sam jeżdżę z Lilą. Fajnie. Jesteś takim fajnym przykładem, wiesz, człowieka, który pcha do przodu, dlatego chciałam z tobą porozmawiać. Bo właśnie, wiesz, życie pisze różne scenariusze. Dokładnie, nigdy nie przewidzimy. Nigdy nie przewidzimy. A co robisz zawodowo? Jestem nauczycielem. A czego? Informatyki, techniki i edukacji dla bezpieczeństwa, czyli głównie pierwszą pomoc prowadzę. Aha. Mówiłeś mi też, że prowadzisz kanał. Tak, tutaj przyciapka. Uwaga. Wszyscy subskrybujemy, wspieramy kanał, ale masz chyba jeszcze jeden kanał, nie? Tak, jeszcze jest Tiger Soft kanał, gdzie prowadzę, o, na samochodzie widać, gdzie prowadzę poradniki głównie z informatyki, ale też budowlanki, bo robię właściwie wszystko, nie? W domu cały dom sam wykończyłem, tu przyczepę sam, więc od mechaniki po budowlankę, po informatykę, wszystko tam wrzucam jako poradniki. No i pięknie. Można? Można. Ja zawsze powtarzam, że właśnie każdy musi według swoich potrzeb. Można przyczepkę, można vana, można kampera, można to, co my mamy. To nieważne, ale po prostu pchać do przodu. Nie patrzeć. Tu żeśmy właśnie rozmawiali już poza kamerą, że jakby nie ma takiego idealnego momentu, nie? Nie ma. Nie ma. Jeżeli ktoś chce, po prostu bierze i robi to. Bo zlekać to będziecie zlekać 10-20 lat, bo nie kamper, nie to... To powiedz mi, na jak długo wyjeżdżacie, jak daleko, gdzie byliście do tej pory? Najdłuższy nasz wyjazd to chyba był przez miesiąc, 30 dni, jeździliśmy po całej Europie, 10 krajów przejechaliśmy. No i praktycznie 100% w przyczepce, na dziko. Cały wyjazd na dziko, jedyne po co zajeżdżaliśmy to na stację CPN nalać wodę. Ewentualnie czasami jak były ładne punkty obsługi te na autostradzie, to wykąpać się i jedziemy dalej. A który kraj Ci się podoba najbardziej? Liechtenstein. Wow, dlaczego? No, Alpy, góry. Znaleźliśmy tam cudowne miejsce, podjechaliśmy pod Zamek Króla. I jakiś pan tubylec do nas podszedł, powiedział, że tam nie bardzo można stawać i nam powiedział fajną miejscówkę i rzeczywiście tam jechałem bardzo długo pod górkę taką pionową, chyba na pierwszym biegu przez 11 km i jak zajechaliśmy było już ciemno, nie widziałem nic, poszliśmy spać. Jak rano się obudziłem to normalnie taki idealny raj, nie? Jeziorko, góry, lodowce, super to było, na pewno tam wrócę. Mnie jeszcze taka jedna myśl po prostu cały czas chodzi po głowie, bo często ktoś mówi, że nie może podróżować, bo ma dzieci, na przykład, że dziecko jest za małe. Ile miała lat Lila, jak zaczęliście podróżować? W brzuchu była jeszcze. O! No, pożyczyliśmy od kolegi przyczepkę, niewiadówkę tą małą jeszcze w Sanoku i mieliśmy pojeździć sobie po Bieszczadach. I się okazało, że Bieszczady może nas zawiodły, może nie widzieliśmy fajnych rzeczy. Zjechaliśmy sobie na Słowację. Jak już przejechaliśmy przez Słowację, zjechaliśmy na Węgry. Swoją drogą na Słowacji w Koszycach jest piękna starówka, najpiękniejsza chyba jaką widziałem. I na Węgry, na Miskolc-Topolca. No i później wróciliśmy i tak nam się spodobało to, ten cały karawanik, ta przyczepka, ta niewiadówka mała. Do tej pory mam sentyment, pewnie sobie kiedyś taką zrobię.
że po prostu zaczęliśmy szukać i 2 lata później właśnie trafiliśmy tą przyczepkę. To była pierwsza, po którą pojechałem zobaczyć, później obejrzałem z 10 przyczepek i jednak stwierdziliśmy, że wróciliśmy do tej pierwszej. Ta pierwsza do tej pory już 3 czy 4 rok z nami jeździ. Także dzieci absolutnie nie stanowią żadnego problemu. Druga ta trasa, o której mówiłem, przez miesiąc co jeździliśmy, to Lila ledwo zaczęła chodzić, czyli miała jakieś roki, 3 miesiące, coś takiego. I przez miesiąc żyliśmy w przyczepce. Wiadomo, wzięliśmy jakieś tam awaryjnie leki, bupromy i tak dalej, żeby w razie czego było przeciwgorączkowe, jakby coś się stało z dzieckiem, ale nie było w ogóle potrzeby. Lilce się to tak podobało, wszędzie gdzie wychodziła, to z radością po prostu ludzi witała, machała. Ona jest tak otwarta, że wszędzie ją ludzie kupują, nie? Więc fajnie jest. Ale do kamery nie chcę mówić, tak więc niestety nie ma tutaj jej z nami teraz jak nagrywamy, ale jest przesympatyczna dziewczynka, tak, no wygrały koleżanki z placu zabaw, tak więc. A gotujesz sam? Sam. A co lubisz gotować najbardziej? Zupy. Zupy. Zupy, zwłaszcza że Lila uwielbia zupy, ale robię takie gęste i po prostu zupy fajnie, bo można zawykować od razu w słoik i mamy na tydzień, na 2 nawet, one potrafią miesiąc w lodówce leżeć i nie psują się po prostu, nie? Jak jest więcej czasu, to coś innego się ugotuje, ale chyba zup najczęściej. Aha, na wakacje będziecie teraz wyjeżdżać gdzieś? No na pewno. A jakiś plan? Moje marzenie to Alpy, żeby przejechać przez Alpy, te wszystkie piękne widoki, Szwajcaria, właśnie Liechtenstein, Austria, zobaczymy. Powiedz mi, co jest trudne w podróżowaniu? Co jest trudne w podróżowaniu? Ciężko mi powiedzieć, bo wszystkie trudności zamieniam w wyzwania, powiedzmy. Lubię wyzwania, więc jeżeli coś sprawia trudność i to dokonam tego, to jest spełnione kolejne wyzwanie. Nie patrzę na to jak na trudność. A w życiu tak samo? W życiu tak samo. W życiu tak samo. Cały czas do przodu. Pchamy do przodu. Pchamy do przodu, cały czas. No i pięknie. Można? Można. Ja zawsze powtarzam, że właśnie każdy musi według swoich potrzeb. Można przyczepkę, można vana, można kampera, można to co my mamy, to nieważne, ale po prostu pchać do przodu. Nie patrzeć, tu żeśmy właśnie rozmawiali już poza kamerą, że jakby nie ma takiego idealnego momentu, nie? Nie ma, nie ma. Jeżeli ktoś chce, po prostu bierze i robi to. Bo zlekać to będziecie zlekać 10-20 lat, bo nie kamper, nie to, no właśnie, nie pasuje coś. No, albo nie ma finansów, albo nie ma czasu, albo dzieci za małe, albo dzieci za duże. Tutaj żeśmy też rozmawiali z innymi osobami, które mają znowu za duże dzieci. Na przykład, że jak ktoś ma nastoletnie dzieci, tam 20 lat, ale jeszcze by chciał pojechać, to znowu musi mieć większe. Na przykład, że chciałby mieć coś innego, ale te dzieci gdzieś trzeba pomieścić do spania. Tak więc po prostu no, są jakieś różne układy i układziki, jakie w życiach mamy. Masa układów w ogóle, przyczep, kampervanów, samemu coś zbudować. Jest tego masa pod siebie po prostu. Nie? I nie ma nic idealnego. Zawsze są plusy i minusy każdego Oczywiście, rozwiązania, tak. Każdego środka transportu i każdych relacji. Bo na pewno masz takie chwile, kiedy jest ci trudno, gdy jesteś sam. No każdy chyba ma. No, ale też jak się jest razem, to jest czasem trudno. No. Czasami można być samemu, będąc z kimś. Dokładnie. Też? No. Więc ale to samotność to jest stan umysłu, a nie ludzie wkoło. Powiem ci szczerze, że to bardzo ładnie powiedziałeś na ten temat właśnie, że można być w związku i czuć się samotnie. I odwrotnie, można być osobą samotną i nie być samym. No. Nie czuć się. Ja na tym teraz pracuję. Trzeba pokochać siebie, bo to jest trudne. Tak. To jest trudne. Ale jak to się osiągnie, to niepotrzebni są inni ludzie, żeby dawali szczęście. Bo wtedy się jest uzależnionym od nich. Tak. Za nie mówiłam. Nie, jest się niezależny. To rzadko mi się zdarza, ale no po prostu nic już dodać, nic ująć. Więc myślę, że kończymy. Polecam ten kanał, polecam tego fajnego człowieka, żeby obserwować i pomóc mu się rozwijać. Jeden kanał jest super prężny, drugi kanał musimy trochę pomóc, tak więc pomagamy, przyciapka, wszyscy subskrybujemy. Pozdrawiam. Dziękuję. Trzymajcie się i spełnienia marzeń przede wszystkim. Nie bójcie się, sięgajcie. Pa, pa. Thank you.
Tam jest wszystko. No i co? Się wprowadziła. O! Bela się już wprowadziła, no proszę ja. Bardzo. Na salony. Co, Bela? Jeździłabyś taką przyczepką? Kurde, nie. No. Jeździłaby. Jak ja tu z kotem i królikiem jeżdżę nieraz. I no, co? No może ona dlatego tak obwąchuje, wiesz? No może coś no, czuje. Tak obwąchuje? Popatrz. Może kota czuje, nie? No może kota czuje, no. Zostaw to. Oj. Chodź, Bela. Zostaw te zabawki, to nie twoje. Nie się skacze tam. No wychodź. Cholera.